Dzień dobry Państwu, 15 dzień sierpnia 2018 roku, telewizja KP Sport. Znajdujemy się w tym momencie w Malborku, stadion miejski w Malborku piłkarski. 13 Patryk Adamczuk i 13 Sebastian Nagel w linii pomocy od prawej z piątką Sebastian Murawski. I jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, bramkarz Czapiewski i zawodnicy grający w polu, a więc Radzki, Meller, Rygliński, Rybagedia, ale stracili swoich najważniejszych zawodników, a więc Kamila Walkowa oraz m.in. Michała Kołodziejskiego. A więc czas utrzymała się przy piłce i dłuższe zagranie w kierunku z przodu. Będzie okazja, ale ten strzał już z pola karnego zbyt słaby. Autorstwa tutaj Hieronima Gierszewskiego. Świetne wyjście ze strony byłego zawodnika Lechii Gdańsk. Tymczasem świetnie Wieżyca wyszła z własnej połowy i będą mieli okazję. Dostaje piłkę Gierszewski, ale wyszedł z bramki za to po raz kolejny Matłoka. Ale widzą Państwo, to jest kolejna sytuacja, w której Wieżyca potrafi naprawdę dobrze wyjść z własnej. Można piłkę posłać nad murem, może też obok muru. Zieliński uderzył! Zablokował to jeden z zawodników Wieżycy. Arbiter nie widział tam jedenastki, pomimo tego, że tam pewnie było przyblokowanie piłki rękoma w Malborku. Dośrodkowanie teraz z lewej strony boiska. To jest główka i uderzenie ze strony Patryka Billa. Złapanie właśnie w jego kierunku. Jeszcze Patryk Bill. Bill w środku boiska przeszedł, Zakrzewski uderzył i piłka jednak ponad poprzeczką. Dobra próba w końcu ze strony Łukasza Zakrzewskiego. No, piłkarza, który no, można powiedzieć, że zbiera doświadczenie dopiero w tej trzeciej lidze. Ale większe i lepsze wrażenia w tej drugiej połowie. I koniec pierwszej połowy, koniec oznajmił Łukasz Chodnicki. 15 minut przerwy. Dla zawodników obu zespołów i dla wszystkich kibiców, także i dla nas, Wieżyca, Pelplin, Świdzik-Kolwin, 0-0. Kiedy uderzył na bramkę Zakrzewski, to właśnie ten element zaskoczenia, takie uderzenie z naszej odległości, które zaskoczyło Wieżycę i im przez to mogła wpaść taka, a nie inna bramka. A w polu karnym zameldowała się już piątka zawodników ze szczecińskiej ekipy. Dośrodkowanie do prawej strony, to będzie strzał głową i piłka nie wylądowała ostatecznie w siatce. Przepraszam, Dawid Zieliński z numerem 6, ale to Nagórski uderzy na bramkę, bardzo słabo uderzył, jeszcze będzie Bill dobijał. Jeszcze Bill do końca powalczył o piłkę. Stanie przed szansą uderzenia dobrego rzutu wolnego. Zieliński, kapitalna interwencja Arkadiusza Moczadły, ulala. No to trzeba zobaczyć powtórce. Dawid Zieliński. No idealny strzał. To był idealny strzał, który by wylądował w bramce, gdyby nie fenomenalna interwencja Arkadiusza Moczadły. To była jego sezonu trzeciej ligi. Radzki uderzył przed siebie. Jeszcze raz Radzki, ale teraz przestrzelił jednak. Łukasz Radzki. Z prostego podbicia uderzył Radzki przy tym rzucie wolnym, jak Państwo widzieli. Ale teraz piłka jest gdzieś tutaj ulokowana na środku boiska. Trudno się ustawić na pewno w tej sytuacji. Jest bramkarzowi Wieżycy Nagórski. Uderzył bardzo wysoko ponad poprzeczkę. Może nie bardzo wysoko, ale w każdym razie na pewno ponad bramką. Tak raptem półtora bramkarzy Chodnicki. Będzie teraz dośrodkowanie na pole karne. Gołębiowski, Bill. Minął się z piłką tam Moczadło i koniec meczu, bezbramkowy remis, podział punktów w Malborku w rywalizacji pomiędzy Wieżycą a Świtem z Kolwin Szczecin. Mimo wszystko wydaje mi się, że strata punktów bardziej w kontekście Świtu, bo oni chcą tutaj punkty zbierać, a nie punkty tracić na terenie rywala, który gdzieś miał bardziej sprecyzowany cel na pewno w tym sezonie, żeby się utrzymać.